24 pytania. Rozmowa poranka. A pierwszym gościem poranka poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, też kandydat w wyborach do Sejmu. Dzień dobry, panie pośle. Tak, to prawda, choć witam państwa bardzo serdecznie jeszcze z Brukseli, ale za chwilę będę wracał do kraju na konwencję wyborczą właśnie województwa mazowieckiego. Panie pośle, w nowym spocie Prawa i Sprawiedliwości mowa jest o linii zdrady. Ta linia zdrady to linia Wisły, która miała stanowić taką linię obrony Polski na wypadek konieczności użycia sił zbrojnych. Na linii Wisły była tak zwana rubież strategiczna. Wiemy to już z odtajnionego, właściwie takiej odtajnionej okładki właśnie planu użycia sił zbrojnych, odtajnionego materiału przez ministra Błaszczaka. Czytam na przykład opinię Jacka Bartosiaka, eksperta Strategy and Future, który mówi, że było jeszcze gorzej. Że on właśnie apelował nawet o odtajnienie tych dokumentów, dlatego że było gorzej dlatego, że plan obrony Polski ówczesny zakładał, że Rosja jest zbyt silna, nie ma w ogóle co tutaj budować jakieś zapory w Polsce Wschodniej i że jeżeli NATO, mówiąc kolokwialnie, nie wjedzie, no to sobie nie poradzimy. Co pan na to? Jak pan ocenia ten plan? To są szokujące informacje. No, one oczywiście potwierdzają tylko to, co robiła Platforma wtedy, kiedy rządziła. Przecież trudno było bronić Polski Wschodniej w sytuacji, kiedy na całym tym terytorium likwidowano jednostki. I to się rozpoczęło przecież w 2008 roku i było realizowane konsekwentnie przez 8 lat. W mediach pojawiają się tego, w mediach społecznościowych, czy w ogóle w mediach pojawiają się te obrazki, jak kolejni ministrowie, minister Klich, minister Siemoniak, no, w swoisty sposób cieszą się, że realizują oszczędności zarządzone przez Donalda Tuska. Proszę sobie wyobrazić, że wtedy te wydatki na armię, one wprawdzie miały stanowić 1,95 PKB, ale one regularnie, ta ustawa była nierealizowana. W ciągu tych 8 lat oszczędzono przy tych skromnych pieniądzach, bo wtedy to 1,95 PKB to było 20 kilka, 30 parę miliardów złotych. Z tych skromnych pieniędzy przez te 8 lat oszczędzono jeszcze 10,6 miliarda złotych i to były pieniądze na inwestycje w wojsku. Więc no, trudno przy takiej polityce wobec polskiego wojska rzeczywiście przewidywać, że każda pięć polskiej ziemi będzie broniona. Panie pośle, to zapytam jeszcze z innej strony, bo no, na przykład generał Dariusz Wroński, który dowódca pierwszej brygady lotnictwa wojsk lądowych, mówi o tym, że był taki plan, właśnie odwołując się do tego planu obronnego, aby polskie siły zbrojne stanowiły tą zaporę w pierwszych 14 dniach i czekały na nadejście sił NATO. Tylko te siły NATO miały przyjść do 30 dni. No to pomiędzy 14 dniem a 30 jest jeszcze 16 dni. Można sobie wyobrazić, co się wówczas by działo. Ale chciałem pana zapytać jeszcze o inną kwestię, bo Donald Tusk mówi, powtarza właśnie takie sformułowanie, że ten plan został zatwierdzony przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Profesor Sławomir Senckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, mówi, że to jest kłamstwo. Mówi, że w 2009 roku ten plan wcześniejszy został zrewidowany. A nadto chyba trzeba jednak powiedzieć, że w 2011 roku, a wtedy był zatwierdzony plan przez ministra ówczesnego obrony, ministra Bogdana Klicha, no Lech Kaczyński już nie żył, bo jesteśmy już po tragedii smoleńskiej. I tutaj pytanie do pana. Czy w takim razie nie należałoby w trybie wyborczym może pozwać Donalda Tuska, skoro kolportuje tego typu wypowiedzi? Panie redaktorze, za wiele kłamstw należałoby pozwać Donalda Tuska, ale pan doskonale wie, jak funkcjonuje polskie sądownictwo, w związku z tym uznaliśmy... No ale jesteśmy w trybie wyborczym, będziemy... to jest tryb przyspieszony. No wie pan, tylko te sądy są tak niezależne od Platformy, że tak naprawdę pojawienie się kogokolwiek z Prawa i Sprawiedliwości w sądzie to z dużym prawdopodobieństwem jasne rozstrzygnięcie, więc nie korzystamy z tej formuły. Natomiast panie redaktorze, takim myślę kwintesencją tego, co próbowano zrobić, to Warszawa miastem frontowym. Przecież jeżeli ta linia obrony miała być na linii Wisły, to Warszawa byłaby miastem frontowym.
po tym, co się dzieje na Ukrainie, widać, jak wyglądają miasta frontowe. Przecież to jest 2,5 miliona mieszkańców. Skazywano nie tylko te miasta na wschodniej ścianie, Białystok, Lublin, Rzeszów, ale także Warszawę na kompletną zagładę. I jeżeli ci ludzie teraz jeszcze twierdzą, że tak chciał Lech Kaczyński, no to, panie redaktorze, no naprawdę to jest coś nieprawdopodobnego, co ci ludzie są w stanie wygadywać, żeby tylko jakoś zasłonić swoje winy. Panie pośle, Niemcy wedle zapowiedzi mają wprowadzić dzisiaj ograniczone kontrole na granicy z Polską i Czechami. Ma to powstrzymać czy ograniczyć napływ osób ubiegających się w Niemczech o azyl. Tam trwa dyskusja też w Niemczech. I tutaj zapytam o opinię europosła Radosława Sikorskiego, byłego zresztą ministra spraw zagranicznych, który na Twitterze skomentował to w taki sposób, tu cytat, to chyba jednak nie aferka. Jak pan odniesie się do tej wypowiedzi? Nie, no panie redaktorze, tweety pana Sikorskiego były bardzo różne. Nie chcę ich przypominać, bo go kompletnie kompromitują. Natomiast oczywiście Niemcy mają prawo kontrolować czy wprowadzić takie okresowe kontrole. One już funkcjonują na granicy niemiecko-austriackiej od paru tygodni, więc oczywiście jest to możliwe. Natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że to jest niemiecka polityka związana z wyborami regionalnymi. Niemcy mają gigantyczne kłopoty związane z napływem imigrantów jeszcze z tego okresu 2015-2016. Co więcej, większość tych ludzi, którzy dostają się do Włoch drogą przez Morze Śródziemne, tak czy inaczej tymi czy innymi drogami wędruje do Niemiec ze względu na politykę socjalną tego kraju. Więc rzeczywiście mają problem i próbują, że tak się wyrażę, że trochę zamazać swoją odpowiedzialność. Bo przecież to władze Niemiec doprowadziły do tego, że u nich znalazło się prawie 2 miliony nielegalnych imigrantów. I to ciąży na systemie zabezpieczenia społecznego, zdrowotnego, zarówno landów, jak i rządu federalnego. Więc taka właśnie polityczna próba, że no teraz już zablokujemy granicę, bo będziemy pilnować granicy z Polską, ma odwrócić uwagę od tych, którzy do tego w Niemczech doprowadzili. Panie pośle, pan powiedział, że jest w Brukseli. Głośno się zrobiło o liście premier Włoch, Giorgi Meloni, do kanclerza Olafa Scholza, żeby wytłumaczył się z dofinansowywania takich działań właśnie na Morzu Śródziemnym, finansowanych przez Niemców, tak żeby pomagać tym, którzy no nielegalnie próbują się dostać właśnie tą drogą do Europy, do Włoch. Co się mówi w Brukseli na temat tego listu i jak w ogóle ocenia pan taką sytuację? Czy my mamy jednak, no jesteśmy też krajem członkowskim Unii Europejskiej, czy my możemy jednak prowadzić indywidualną politykę, na przykład tamując napływ nielegalnych migrantów? No bo Niemcy operują na wodach terytorialnych Włoch. To jak to się ma do sytuacji kraju członkowskiego? Panie redaktorze, ta sprawa ma bardzo długą historię, nie tylko to wsparcie niemieckie, ale przecież te organizacje pozarządowe, które wynajmują statki na Morzu Śródziemnym i ratują rozbitków, a tak naprawdę współpracują z mafiami przemycającymi ludzi przez Morze Śródziemne, jest znana już bardzo długo. Co więcej, proszę sobie wyobrazić, że od wielu lat niektóre z tych organizacji mają także dofinansowanie z budżetu unijnego. A media powielokroć udowodniły, że bardzo często przemytnicy nie wyposażają tych ludzi, od których biorą duże pieniądze, nawet kamizelki ratunkowe, tylko po odbiciu takiej łodzi od brzegu dzwonią właśnie na statek, który tam pływa w tym rejonie, że tutaj jest łódź i trzeba ratować tych ludzi i ten statek podpływa, ratuje tych ludzi i nie odwozi ich do Tunezji, tylko właśnie na Lampedusę albo do innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej. Więc ta sprawa finansowania wprost z budżetu niemieckiego tej organizacji nie jest dla mnie zaskoczeniem, bo jeszcze raz powtórzę, takie finansowanie te organizacje otrzymują także z budżetu Unii Europejskiej. I panie redaktorze, pani von der Leyen przedstawia nową politykę imigracyjną, mówi o tym zupełnie niedawno i jednocześnie z budżetu Unii Europejskiej finansuje się organizacje, które tak naprawdę napędzają klientów mafią
szmuglującym ludzi do Europy. Panie pośle, to jeszcze jeden wątek. Speaker Izby Gmin kanadyjskiego parlamentu, Anthony Rota, rezygnuje ze stanowiska po aferze z uhonorowaniem w tymże parlamencie weterana SS Galicjan Jarosława Hunki. Minister Czarnek mówi o tym, że podjął działania, żeby dokonać ekstradycji tego zbrodniarza wojennego. Czy myśli pan, że do tej ekstradycji dojdzie? Nie wiem, jak zachowa się w tej sprawie Kanada. Tam ta diaspora ukraińska w Kanadzie jest niesłychanie mocna, ale to rzeczywiście niebywały skandal. I zaplątanie w ten skandal także prezydenta Zełenskiego no niewątpliwie nie będzie mu służyć. Ja przypominam tylko, że Rosjanie zaatakowali Kijów także pod hasłem walki z faszyzmem na terenie Ukrainy. I w sytuacji, kiedy prezydent Zełenski honoruje, no rozumiem, że ze względu na niewiedzę człowieka, który rzeczywiście, bo przecież to SS Galicjan mordowało ludność cywilną także na terytorium naszego kraju. Jeżeli taki człowiek jest honorowany, to rzuca to cień także na samego prezydenta Ukrainy. Niestety. Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Kuźmiuk był naszym pierwszym gościem. Kolejnym będzie Paweł Zalewski z Polski 2050, ale to po 7:30. Teraz 20 minut po 7:00.